Jesteśmy w siedzibie Och Teatru na próbie medialnej spektaklu Coś tu nie gra w reżyserii Krystyny Jandy. Rozmawiam z panią Marią Seweryn. No proszę powiedzieć, pani Mario, jak się pracowało w tym reżimie sanitarnym? Wiem, że już pandemia trochę odchodzi, ale jednak jestem ciekawa, jak tu można pracować, bo na przykład w filmach są testy, prawda? A czy wy na przykład byliście testowani? No bo w teatrze chyba nie da się zachować takiego dystansu na scenie szczególnie. My wszyscy jesteśmy osobami, które bardzo są za tym, żeby jak najszybciej się zaszczepić, więc praktycznie cały zespół aktorski jest zaszczepiony, więc jesteśmy swobodni i bezpieczni, więc nie mieliśmy z tym większych problemów. O czym traktuje farsa? To jest farsa polityczna. Rzecz dzieje się w Kanadzie na 3 dni przed wyborami. I cała rzecz polega na tym, że pomiędzy dwójką głównych kandydatów na premiera toczy się walka. A ponieważ jedna ze stron spróbowała zaszkodzić wystąpieniu kontrkandydata, ten znalazł inne miejsce na swoje wystąpienie, a mianowicie Dom Kultury, teatr, w którym ma tego wieczoru odbyć się premiera. I cała zabawa polega na tym styku między polityką a teatrem. Oczywiście główna zabawa też polega na tym, że kandydat na premiera i główny aktor to są bracia, bliźniacy. I jak to w farsach i takich komediach omyłek zwykle bywa, oczywiście na tej pomyłce między tą dwójką postaci się cała zabawa toczy. Świat artystyczny, świat polityczny, dwa różne światy. Jest jakaś wspólna płaszczyzna? O, myślę, że poziom emocji. Tak, no. Gdzieś tam mówi się przecież też, że polityka jest teatrem. Coś w tym jest oczywiście, ale myślę, że ten poziom emocji jest podobny. A poza tym no, teatr, jak wiemy i widzimy, zresztą w naszym kraju również, jest po prostu zaangażowany politycznie bardzo. Pani postać co wnosi? Moja postać jest szefową sztabu wyborczego kandydata na premiera. Reprezentuje tę stronę lewicy, bardziej liberalną, że tak powiem, opcję kanadyjską. Jakie cechy ją charakteryzują, gdyby tak miała pani opowiedzieć o tej postaci w 2 słowach? No, jest bardzo profesjonalna, jest niezwykle zaangażowana w walkę o wygranie wyborów, oczywiście, i jest szalenie moim zdaniem zakochana i zapatrzona w kandydata na premiera, którego jest główną asystentką, jest jego prawą ręką w tej kampanii wyborczej. I kiedy tylko grozi mu niebezpieczeństwo, jest w stanie poświęcić wszystko, żeby mu pomóc. A przede wszystkim mówi z akcentem francuskim, co niezwykle dodaje jej no, takiego, jak to powiedzieć, cechy komediowej. Dobrze. Jeszcze, jak by pani zachęciła widzów, żeby przyszli i spędzili z państwem wieczór? No, po pierwsze, no, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest po prostu w ogóle przyjście do teatru i po tej długiej przerwie i przypomnienie sobie, co to za radość i przyjemność bycia w teatrze, w sali teatralnej, oglądania czegoś na żywo tu i teraz. I tej rozmowy między widzem a aktorami na scenie. No a druga rzecz to jest taka, że w tej chwili już nawet zaczyna brakować nam poczucia humoru na temat polityki w kraju i sytuacji politycznej w kraju, więc my niewątpliwie dajemy tę możliwość, że jeszcze można się z tego pośmiać. Dobrze. I zapraszam w związku z tym. Zapraszamy, dziękuję.